Jest w historii kilka osób, które twierdzą, że były w piekle. Ten człowiek jednak jest wyjątkowy, bo jego relacja na temat tego stanu jest niezwykle wyróżniająca. Nie tylko opisał on, jak widział piekło i co tam przeżył, ale dodał też kilka punktów, jak sobie w nim radzić, by nawet w tych trudnych warunkach jakoś dać sobie radę. Słynny litewski Karl Petkauzas, który miał na koncie wiele zatargów z prawem, spędził 2 tygodnie we władaniu szatana, będąc w śpiączce. W rezultacie napisał artykuł o przetrwaniu, zatytułowany Więc idziesz do piekła. W przyszłości planuje go sfinalizować i wydać jako książkę, ponieważ wywołał bardzo ożywioną dyskusję w internecie. Petkauzas, lat 45, przyznaje, że kiedy poszedł do piekła po przykrym zdarzeniu w samochodzie, wpadł w prawdziwy strach. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest to, że mój samochód wpadł w poślizg na oblodzonej drodze i próbowałem się z niej wydostać. Potem błysk i już jestem w tym miejscu. Duże sale z niekończącymi się kolumnami. Bardzo gorąco, w powietrzu unosi się trochę kurzu lub popiołu. Nigdzie nie ma okien. Podobnie jak nie ma źródeł światła. Jest tam lekko przytłumione, jak o zmierzchu czy o świcie. Było nas wielu i wszyscy byli popychani przez wielkie, brzydkie demony. Doszło do kompletnego pandemonium, wspomina mieszkaniec Kłajpedy. Wtedy zauważyłem, że wszyscy jesteśmy pomieszani, kobiety i mężczyźni. I zobaczyłem kilka pięknych dziewczyn przykutych do głazów, trochę się uspokoiłem, a nawet pocieszyłem. Z całym szacunkiem dla wszystkich teorii, to kompletna bzdura. Tam nie jest aż tak źle, mówi Petauskas. To miejsce nie jest takie złe. Czasem można tam nawet odpocząć. Pod koniec drugiego tygodnia powiedział, że zadomowił się i gdyby nie wyszedł ze śpiączki, mógłby tam zostać bez dalszych problemów. Mężczyzna ujawnił też, jak według niego można poradzić sobie, będąc w piekle. W kilku punktach opisał, jak należy zachować się w piekle, by sobie poradzić. Ujawnił też, kogo tam spotkał. Po pierwsze, przestań przejmować się złymi fizycznymi oznakami ciała. Pierwszego dnia, kiedy demony przywiązały mnie łańcuchami do kamieni i zaczęły niszczyć moje ciało, strasznie krzyczałem, wspomina. Ale jeden staruszek powiedział mi, żebym się nie przejmował, bo twoje ciało nie ma już życia i jest w ziemi. Pomyślałem rzeczywiście. Kiedy przestałem się martwić o jakąkolwiek krzywdę wyrządzoną mojemu fizycznemu ciału, wszelkie złe doznania miały znacznie mniejszy skutek. Zachowaj spokój, dopóki nie zostaniesz poproszony. W przeciwnym razie tylko zdenerwujesz demony. Traktujesz demony z szacunkiem, a one traktują ciebie z szacunkiem, zauważa. Udawaj, że się obawiasz, ale nie tego, czego naprawdę. Karlowi udało się szybko zorientować i zastanowić, jak sprawić, by demony robiły mu coś, co nie jest złe, ale oni myśleli, że dla niego jest. Jak tylko się tam znajdziesz, zacznij krzyczeć. Proszę, byle nie wiewiórki, radzi. Zobaczysz, umieszczą cię w pokoju pełnym uroczych małych wiewiórek. Najważniejsze jest, aby wystarczająco przekonująco przedstawić strach i nie ustępować. Nie konfliktuj się z demonami. Słuchaj uważnie, co mówią demony. Nie lubią się powtarzać. To nie jest sprzedawca w supermarkecie, z którym można żartować lub ponownie zapytać, czy ta ryba jest smaczna. Mówi. Wystarczy uważnie słuchać tych władców piekła i nie kłócić się. Trzymaj gębę na kłódkę. Ważne jest, aby pozostać częścią zespołu i być po jego stronie. Jeśli zobaczysz, że dusza łamie zasady, nie mów o tym demonom, bo inaczej inni uznają cię, że donosisz. Wyrównaj stare rachunki. Dla mężczyzny była to doskonała okazja do wyrównania rachunków ze starymi znajomymi. Kiedy zobaczyłem faceta, który mnie wydał, oskarżając mnie o kradzież samochodu, natychmiast do niego podbiegłem, mówi. Dostałem prawdziwą przyjemność, by mu porządnie odpłacić złem za zło. Kot opętany przez diabła nagrany na kamerze. Link do nagrania w opisie. Spotkanie z bliskimi i przyjaciółmi. Dla niektórych może to być najbardziej nieoczekiwana część piekła. Spotkałem tam krewnych, którzy mieszkali w Rydze, w XIX wieku, mówi. To było jak duże zjazdy rodzinne, a później poznałem wszystkich moich przyjaciół z zakładu. Fajnie było ich zobaczyć. Weź udział w grach. Dusze pozostają tak samo entuzjastyczne jak za życia i uwielbiają grać w coś ciekawego. To niesamowity sposób, by czas szybciej leciał. Nie mów prawdy o swoich preferencjach żywieniowych. Zachowuj się dokładnie tak samo, jak w przypadku swych lęków. To jest bardzo ważne. Przy okazji można poznać tam wiele znanych, choć mrocznych osób. Człowiek twierdzi, że w piekle spotkał na przykład Al Capone, króla Anglii Henryka VIII i człowieka, który odebrał życie bardzo wielu Polakom i zamienił czas, który im pozostał w prawdziwe piekło. Chodzi tu o znanego niemieckiego kanclerza.
Kot opętany przez diabła nagrany na kamerze. Link do nagrania w opisie.